No, przynajmniej nagrywanie działa. Nagrywanie działa, ale inne rzeczy już nie działają. Twitch się coś zbuntował. Twitch się coś zbuntował, to bardzo niedobrze. To bardzo niedobrze, bo planowałem właśnie ograć fabułkę Asasyna na strumyczku online, fabułkę, ale nie mogę się coś połączyć z Twitchem. Nie wiem, co ten Twitch odwala, no ale to już. Już rybka z nim. Dlatego. No. No co tu zrobisz, jak nic nie zrobisz? Chcesz sobie postreamować, no ale nie możesz. Dlatego no. Podkrywamy mapę dalej. A no już zdobędziemy ten 36 level, w co wątpię, i zrobimy ten durny fort. Tych domsiam się został dodany przez błąd. Prawie na pewno. Ostatniego czasu widzę, że no Ubisoft nie wydał żadnego patcha poprawiającego spadki wydajności. Także no będziemy dalej się początkowo męczyć. Z 15 klatkami, aż nasze oczy się nie przyzwyczają. Ale no. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No. No trzeba przecierpieć. Trzeba to przecierpieć. No ja tutaj widzę. Tutaj widzę, że jeszcze nie ma przechwyty w. Dnia, o i powinno być. Przy okazji odpalę czasomierz. No i można lecieć od razu. Już czas, bla 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 bla, dobra, dobra, rybka. Nie obchodzi mnie to w ogóle ten tryb wycieczki, ten Discovery Tour. Skoro ten Discovery Tour, czy jak to cholera się nazywa, zrobił mi straszne problemy z optymalizacją. Jest to właśnie nierywalne. Dlatego mówię to i mówić będę. Ubisoft wydaje naprawdę świetne tytuły. Watch Dogs, The Crew, Far Cry, Assassin. No jest tego masa. Problem w tym, że ich tytułów nie kupuje się przez pierwszy pół roku, rok od premiery. Bo to ich tytuły po prostu nie dają rady technicznie. Dlatego trzeba poczekać, aż wszystko załatają, naprawią. No chyba, że chcecie grać w niedziałające tytuły, tylko się denerwować. I will go to the Sarajin camp to learn if there is any truth to this letter. Ah, tak. Okej, pokażcie mi zdolności. Mam 2 punkty. Dobra, tutaj do tego 3 punkty. Jeden punkt mi brakuje. Mogę coś tu porobić? Nie, tu brakuje mi jeszcze 12 skóry. 12 skóry mi brakuje. To jak wygląda mapa? Dziękuję zdjęcia. Bo tutaj już swoje porobiłem, przynajmniej na tym terenie. Ogarnę ten pytajniczek i polecę na to Herakleion Nome, czy cokolwiek to jest. Uno momento porywa. A, dobra, jest znacznik. O cholera. Gdzie łowcy? Tu jest łowca. Tego co pamiętam, ten łowca miał cholernie wysoki poziom. 38, kurde, nie mam szans. Nie mam szans, żeby z nim wygrać. Tam tu jakieś. Tu są, ale tam mi się aż nie chce iść. Nie no, bo szukam. Poszukam jakiś zwierzątek do polowania. Zabugowali się, ich modele umarły.
odkryto nowe miejsce. Okej. Okay. Asieka Ucza. O, to tu jest krokodylków dużo. Popoluję i zwiększę sobie damage. A chciałbym zdobyć szybko ten 36 level. Naprawdę, ja chcę mieć z głowy, to obozowisko. W ogóle mam nadzieję, że on wystarczył to strzał. 30 strzał, dobra, ej, to maksimum. Jest super. O, o, jest. Nawet dwa. Jakieś kiokusi tu są przy okazji? Po drugiej stronie. A, w ogóle tu jest. W ogóle tu jest miejsce do polowań. Okej. Okay. To fajnie, wiadomo, znacznik będzie. Słowy, jest królewski kiokuś. Tu jest skalp. O. A, to skoro tu jestem, to... Grzechem byłoby nie skorzystać. Choć no, ten znajdziek był beznadziejny. Nie da się go zniszczyć, co? No i kiokusia mam z głowy. O fuck. Ci bananowcy. Tutaj co? Się tu ukryje. Niech przejdą. Mogę lepszyć? Mogę ulepszyć. I co dalej potrzebuję? No, skórę ciężką, klejnoty, czyli no tradycyjnie wszystko. Ale dobra, tutaj jestem w tym całym poziomie co ukrytym oszczu. Ale chyba łatwiej będzie mi obrażenia ogarnąć. A, dobra, ten łowca bananowca pojechał gdzieś indziej. O kurde, kiokuś. Dziwny kiokuś. Nie chcę walczyć. Kiokuś. No dobra, trochę tej skóry mam, to polecę na ten punkcik. Ale polować będę dalej przy okazji, o. Choć strzał mam naprawdę niewiele. Ha! I tym sposobem straciłem kolejną strzałę.
Więc z tym łukiem jest o tyle dobrze. O, nie. Jeżeli chodzi o zoom, to zadaje od razu maksimum uderzeń. Ten zoom jest naprawdę nieprzyjemny. Kiwając gałką. To myślałem się, że tutaj drewienko biegnie, tak. A mnie ta, to drewienko to rybka. Dobra. Tu mamy to całe bazowisko, różne takie typki. No i w takim krzaku to nie widać nikogo. Easy peasy. Dobra, to możemy lecieć dalej, a tutaj w sumie są same wydmy. Tutaj mogę strasznie zaopatrzyć się w skórę. Także spoko. Chyba, że tu nie ma tak dużo rzeczy. Nie ma tyle tak dużo. Aha, no tak. To młodziom nie popłynę. Jakbym chciał. A tutaj są takie wysepki, taka mała Wenecja. Są takie zwierzaczki, no są krokusie. I hip, znaczy hipcia w zasadzie. Kurde, i ten łuk jest dobry. Ten łuk jest bardzo dobry. U, jakuś. Ała. Przez skórę zdobyć. Każdy rodzaj skóry. To jest jakaś świątynia chyba. Świątynia krokodyla. Mamy kapitana, mamy skarb, mamy wszystko w zasadzie, także easy. Olejuśku, wejdź na to, kolego. Dobra, szały, super. Mogę sobie zwykły ustawić. I teraz pytanie, jak zejść po... Aha, okay. I wszystko jasne. Dobra, ogarnięte, mogę lecieć teraz na te pytajniczki. Choć w sumie tych pytajniczków może być trochę. Hmm.
Na wodoziemię skoczyłem. Przydałaby się tu. Kogoś mnie goni. Przydałaby się tutaj. Dobra, chodź kropuś. Przydałaby się łódka. Ała! Moja własna ofiara mnie podpaliła. No i tak powinno być. O! Jest łódka. Oj, z drugiej strony ta łódka teraz to mi się nic nie przyda. To żyje? O, to żyje. Nie mówcie, że ta sarenka ubiła tego wielkiego lwa. Wow. Szacunek. I ubija kolejnego lwa. To się nazywa potężna saryna. Szanuję. Nawet zaczynam zażałować, że ją zabiłem. Ile że krokusia dobra. Ej kurde, ten łuk jest świetny. O, o. Do nieruchomych celi. Co on spierdziela? Tłuszcz? No dobra, no ścigam tego kiełkusia. No co im pozostało? I tak muszę go upolować. Bo myślę, że to jest jeszcze inny kiełkuś. Ej kurde. Panie kiełkodyl. Biedny krokodyl pacyfista. Skończył źle, oj bardzo źle. A pytajników coraz więcej. Przynajmniej sobie na coś popoluję przy okazji. Jest tu inny krokodylek, zwierzątko. O kurde, kotek, kotek. A nie, to nie kotek, to była hiena. W zasadzie to chyba na jedno wychodzi. Bo hiena to jest z kotowatych. Czy z psowatych. Kto to może wiedzieć? Biolodzy? Hałniarze? Zwierzekologowie? Bagna. Więc my spoko, że te bagna są. Są. Skórę się mocno zaposażę. No, przy okazji hieny, to na nie też populuje.
No gdzie uciekasz? Nie uciekniesz przede mną. No, 5 skóry, no to tym bardziej nie mogłem sobie puścić. Głupie futrzaki. Jak wygląda? No tak, brakuje mi drewna, niedobrze. Brakuje mi tych surowców, na które no muszę polować, cholera jasna. A chwilę, nie ma tu może drzewka, takie żeby kupować to? Z tyłu, jakoś rzadsze wyposażenie. To nie obchodzi mnie. Stajnia, hitwan wojenne, szały. To też nie obchodzi mnie. Nie ma. Kurde, nie ma. Nie ma zdolności, dzięki której mógłbym kupować materiały. A wolałbym kupować niż zdobywać. Zdobywanie materiałów. Idę. No spoko, jeszcze Far Cry'u, no ale kurde. Asasynie. Tak średnio bym powiedział. O! Światy. A propos głównego zadania. Gdzie ono się odbywa? Tutaj. A, to rybka w takim razie z tym zadaniem. Pożyczę się łodzi. Szybciej będzie. Kolego. No sorry, taki mam klimat. Musisz pomagać. W imię prawa. Tu mi tak czuję, że no nie jestem wiele szybszy. Dzięki kolego. Widokowy i teoretycznie jedną część mamy z głowy. Pamiętaj, kawałek mamy z głowy tej mapki. A ta mapka jest no duża. Bardzo tajemnicza. Aha, już widzimy. Już widzimy, widzimy, widzimy. Jakieś kamienie. Ej, kiokuś. Tu. Hipcia się zepsuł. O kurde. Kiepsko z tą skórą miał hipcio. Czuję się trochę oszukany. Z jakiegoś powodu przypomniała mi się mapa z Belfatryki. Taka z takim wielkim telegrafem. Wielką wieżą. Podnieś, że tą skrzyneczkę.
Podziękował pięknie. Aktualnie mapę świata i dobra, czyli tak to wygląda. Tutaj będzie jakieś miasteczko, tu je... A nie! Nie, 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 to może być coś zupełnie innego. Tak czy tak. Potrzebuję płotki. Chodź płoteczko. Tutaj mam obozowisko, ale tym obozowiskiem zajmę się później. Rzymski obóz, co? O! Co to jest? Zabij słonia. Ciekawe, ile będzie z niego skóry. Dobra, jak się na to coś wchodzi? Chcę słonia upolować. Jest to jakieś wejście? Halo? No, teoretycznie to jest wejście. W ten sposób mogę. Dobra. Muszę zabić słonia, to będzie powodzenie. Jeśli on będzie miał 40 level, to... O, panie, jaki jest wielki. To jest słonisko. No, pójdę! Dziab. O kurde, jak mu mało zdrowia wziąłem. Panie! A idź pan w... Panie! Jakbym miał, nie wiem, jakbym potrafił u nich jak w Dark Soulsach robić. Nie wiem, skakać, czy coś takiego. No nie ma tak. I will go to the Sarajina camp to learn if there is any truth to this letter. Jak mam ubić słonia? Chyba się zabuguje jakoś. Ja będę potrzebował chyba łuk. One hit, one kill. Ja mam się bronić przeciwko takiemu słoniowi. I will go to the Sarajina camp to learn if there is any truth to this letter. Ej, zobaczę w sieci. Zobaczę w sieci, jak polować się osłonia. ACO Agents Elephant. Halo? Weź się załaduj. No tak, teraz tam internet szaleje jak tylko może. Jeans Elephant. Okej, okay, coś tu ładuje. How to kill war elephants in Assassin's Creed Origins. Want to kill blah 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 blah. If you're looking for blah 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 blah, and once you pick blah 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 blah, elephants lack range. Blah 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 weapon guy, master of the dodge. Blocking blah blah tail tusk, blah 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 blah, then full charge the charge. No mi to pomogło tyle co nic.
Zobaczmy, jak to robią na YouTubie. Origins Elephant Fight. Max level gameplay. Dobra, ale gościu ma 37 level. Dobra, czekaj, czekaj, jak on tu walczy? Tutaj jest suń. Jest on. Dobra. Aha, w ten sposób. No dobra. Jako tako już wiem. To jest zmiana faktu, że to jest one hit, one kill. Czyli muszę być ostrożny, bo ekstremalnie ostrożny, że jest po prostu Dark Souls na sterydach. Już widzę, że mi niespecjalnie pomoże tarcza. Dobra, 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 już znamy tego słynia. Jezu, a jak mam tak mało klatek, to na pewno nie zorientuję się, kiedy ten słyn mnie zaatakuje. Ale dobra, jakoś zadaję mu to obrażenie. No kurde, jeden strzał. Jedna śmierć to naprawdę troszkę ciężko. Okej, szybko, 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 szybko. Dobra, cicho, cholera, jasno. Ja pioj! Irytujesz mnie typu, tam. Tam widziałem, że gościu polecał dzidę. Tą samą dzidę, której nie chciałem używać. Learn if there is any truth to this letter. Dobra. Cholera jasna. To jest ekstremalnie trudne. Nie, dobra, nie dam rady sobie z tym słoniem, przynajmniej teraz. Ja mam 33 level, halo. To już jest endgame prawie. To jest... Ja pierdziele. Szkoda mi słów na to. No nic. Słoniem zajmę się innym razem w takim razie. Tyle razy już ten tekst znam, że mnie to już załamuje. Dobra, tu mamy obozowisko. Kapitan. Aha, i tutaj mamy tego artefakcika. Najpierw artefakt jeszcze później. O, jajuśku. Najpierw tam to obozowisko, teraz jakiś słoń.
Naprawdę, asasyn powoli przestaje być casualowy. Czy to dobrze? Nie wiem. Czy to źle? Nie wiem. Na pewno już nie jest tak łatwo. No dobra, teoretycznie zrobiłem tutaj, tylko tego słonia nie ogarnę. Będę musiał się misjami pobocznymi zająć. To mamy 1852, dobra. Jeden, dwa. Dobra, a i teraz zrobię taki mimek, że to całe nome Heraklejon nome zostawię sobie na później, ogarnę ten teren innym razem, ale teraz popływam sobie po tym Great Sea, po tym morzu. Jak ogarnę to morze, o ile da się to morze ogarnąć, zabiorę się za misje poboczne. Misję poboczną ogarnę, zdobędę 36 level. Zrobię ten obóz. Myślę, że jak zrobię te wszystkie zadania poboczne i wrócę do tego terenu, to będę już mógł stawić czoła temu całemu słoniowi. Teoretycznie wpływam na to całe morze. Nie pojawia się żaden znacznik. O, jest. Wielkie Zielone Morze. No. Co, tutaj nic nie ma? Jest po prostu morze. To by w sumie tłumaczyło, dlaczego nie ma żadnego znacznika levelu. Chociaż nie, tu coś jest. A wiecie, przepłynę się. Mogą ukazać się jakieś znaczniki. Popłynę sobie po prostu wzdłuż. Może to strata czasu, ale mimo wszystko będę miał pewność, że tutaj niczego nie ma. Bo tutaj na przykład coś jest, jakiś statek, a on jest na morzu. Chyba, że to statek, który sobie pływa tak pomiędzy jednym miejscem a drugim. Ale dobra, rybka z tym. Ogarnę sobie ten punkt widokowy, przyda się coś do teleportów. My za chwilę się przekonamy, czy tamto łódka, która pływa, należy do tego miejsca, do tego zielonego morza, czy Bóg wie dokąd. Wystarczy podążać. No wydaje się płynąć, czyli faktycznie to może być do czegoś innego. Ale nie, na razie priorytet to jest ogarnąć tą wieżę. Przyda mi się kolejne miejsce
szybkiej podróży. No i jesteśmy. Jakbym spadł, to bym się załamał pewnie. Cholipka, hopie. Potrafisz wyjść na tego drążka? Potrafisz. Dziękuję. Ciężko mi wciąż coś powiedzieć na ten temat. Na temat tego pływającego stateczku. Nie wiem, teplę się tutaj, wezmę łódź i ogarnę go. No i na szczęście jest tu łódeczka z żaglem, czyli szybsza. Tamta na wiosło to jest zło. Ona się tak wlecze. A ta łódeczka płynie jak może. Chyba zobaczmy, czy ten statek płynie. Czy stoi w miejscu? Chyba stoi w miejscu. Chociaż... nie, stoi w miejscu. Stoi w miejscu, definitywnie stoi w miejscu. To są 11 levele, czyli no, należy to jeszcze do Aleksandrii. Tak, to była Aleksandria wczoraj, czyli na tym wielkim zielonym morzu nic nie ma. Okej? Okay. Czyli to by tłumaczyłoby jak znaczników. Dobra, tutaj tak czy tak mam już wszystko zrobione, za wyjątkiem tego muszę te cholerne skały pogarniać. Tutaj ten obozowisko 36 levela jeszcze mam. Także zajmę się poboczniakami, no bo co? Pamiątki siwy. Zrobimy to zadanko. Zobaczę, ile w ciągu pół godziny ogarnę. No jedno, nie myślę, że jedno z dwa. Dwa zadanka to jest chyba minimum. 34 level zdobędę na pewno.
Fayum. Ech, to Fayum. Stole with the treasures from the temple in Siwa. From a temple? This is meant to be genuine, but it's a fake, and not a very good one. It is not fake, it is real. Would you like? Welcome. We have many unique treasures for sale. Would you like? This is your store. Yes, mine. Many unique treasures from faraway Siwa. Not fake, not fake. Have you got anything real? I'm sure these are not your best pieces. What do you mean? These are real. More expensive ones at my camp. I can take you. Not far from here. You follow. Ale to dziecko jest not very good, you naiwne. We have better ones. Would you like? I like this one. These are the treasures of yours. Are they fake as well? I told you, not fake. Oh, how did you know? My treasures aren't really real, but not fake. My mother has some real ones anyway. Hey, I have a secret. I was once a Meja in Siwa. I've seen the real treasures. Not fair. I made them all myself, you know. No one else can tell. Do not worry. They are very good fakes. I will not tell anyone. I said, not fake. Were you really Magi? Maybe you are fake. Ah, hey. You're a very cheeky child. And let's see what your mother has. We go along the canal. You lead. I will fake it. Does not even make sense. Śmieszki, kurde. Daleko jeszcze? O, patrzcie jak mi się w ogóle... Jak mi się tarcza tak dziwnie niebieskuje. Jakiś dym czy co? Take anything you want. As I told them, I do not have any money, but I have many unique treasures from Siwa. Mother, he is not a bandit. He is my friend. Thanks for saving us. I guess you are real. Sorry I said you were fake. He saved us? We have to give him something. We always repay kindness, remember? I've got something. Here. This is a genuine imitation Siwan Kopesh. It is very rare. They don't make them anymore. Please, take it with our gratitude. Mother, he already knows. Thank you. I'm honored. Yes, I can tell. This one's really real. There are almost none like it. May you multiply happy years. Jej, 2500 i miecz dostałem, tak? Legendarny miecz. No to lecimy dalej. Pyk. A weźmy coś, co da nam tak dużo doświadczenia.
Dogadujemy, ale to jest misja główna. 3750 to jest jak na razie najwięcej, na co mogę sobie pozwolić. No. A, klątwia widget, to wiem, co to było. Gdzie to było? Tutaj? Chyba tutaj. Tak, tutaj. To jest tutaj. What was that? The gods are rumbling. It came from just north of here. What happened? Wąż. I should ask around. Neck. What was that? The god. Ah. I can smell the burnt flesh. Myślisz? This jar does not belong here. I think there is movement inside. Another foreigner cursed by Wajet. That is three this week. Those useless Greeks had it coming, if you ask me. But what do I know? I am just the lowly Egyptian caretaker who cleans up after the Neket Yadit. Hey, be careful what you say. People have died. I need to look around. What you need to look at is the color of your skin, son. Rashism. Harmony is what we need, not more senseless judgment. Look, some of us have built a shrine in a cave under what is left of the great temple. Why don't you come and honor Wajet with us? Egyptians have to stick together. Not quite yeah, that. I will, after I look around. No to lecimy. These jars are the same as the ones I saw in the Greek area. Mówisz? Trzeba uważnie, bo tu na pewno będą jakieś węże. They are breeding the snakes here. Gods. I hate snakes. Nie tylko ty, kolego. Wszystkie węże poumierały. Liczę na to. An elaborate shrine to the serpent goddess Wajet. By the sound of it, I'll not have to find the caretaker after all. He has already found me. No, tak fajnie. O kurde, wąż. Jest wąż. Cholipka. Kurde.
fight. This is what Ptolemy has done to Egypt. A land out of balance, full of hatred and strife. Głupie węże. At least I can rescue the hostage. He's being held by the caretaker's men at Panuki. The caretaker is using the goddess to kill Greeks. Why such hatred? I would be sad. It is just as Nanifer warned through his stutter. Egypt has lost harmony. Egipt stracił swoje... Możliwe. The caretaker's handiwork. Biedny kuń. It's unfortunate Greeks were in the wrong place at the wrong time. To się nazywa rasizm, kolego. Odwrócony rasizm. W sumie nie ma odwróconego rasizmu, jest po prostu rasizm. Caretaker's hideout must be up ahead. Oh. Yep. I should not be seen in this area. Czyli tu już byłem teoretycznie. Po prostu wejdę fiątowymi drzwiami. Jeszcze dalej mam cię wynieść. No dobra. Strong bastard. No. Musiałem cię nieść mały kawałek. Can you walk? They beat me. They beat me because they thought I'm Greek. Wait. What happened to your stutter? I was scared when I first met you. It makes me stutter. By the gods, is nothing true. Well, you are alive, Nanifer. Be thankful. I'm alive, but Egypt is out of balance. You must know, Magi, the law is harmony between all peoples. May Serapis unite us all. That is the end of the caretaker's cult. But Nanifer is right. Egypt is out of balance. And that is the order of ancients doing. Yes! Kolejny level! Łuk, wadżet, no fajnie. Nie, nie ma kolejnego levela. Tyle. Tyle zabrakło. Muszę upolować zwierzaka jakiegoś. No, i o wiele lepiej. Dobra, jeszcze jedno zadanko. Dajcie mi drugą 3750. Szczęki sopka.
Także zrobię to zadanko. Będzie level klon 34. I myślę, że na następnym offline streamyczku będę robił same zadania poboczne. Zdobędę 36 level. Ogarnę tam ten punkt, ci obóz. Może jak 40 poziom zdobędę, to wtedy będę mógł się zmierzyć z wielkim słoniem. Choć powoli zaczynam w to wątpić. A przynajmniej to jest teraz fajne. Że w każdym tym zadaniu, które też przynajmniej zrobiłem, było jakieś odniesienie czy smaczek związany z całą serią asesynów. Ciekawe. Someone is in trouble. Kill it. I don't want to do this, but you put best not to draw attention here. Okej, ale czy mi się wydaje, czy mi... Tak, dźwięk. Jak ten Ubisoft. No cześć, panie. Kim pan jest? Dziękuję, Magi. My life is spared, but it seems much that is good is already dead. I saw the tannery and the mummies. I know what they are doing to Sobek's children. So you have seen it. Do us, Sobek. It is unthinkable. I am Padiaset. Czyli to ci przemytnicy. Forgive me. I must return. I need to pray for guidance. This is going to take more than prayer, priest. We need to act. The mummies had markings on them. I think they are being moved by ship. Ship? The cult has a trireme. It follows trade route south of the city. Do what you must, Magi. I will pray for you. But please risk no more bloodshed. Bloodshed comes whether we risk it or not. I should search for the ship's manifest. Tell me where these mummies are. Jak to przerażająco zabrzmiało. No dobra. Atakujemy statek. Op, ja wpłynąłem. A, na mieliznę, wpłynęłem. Ajajajajaj. Ach, dobra, jest. Mogę płynąć dalej. Look out! Look out! Like a glove. Cześć. Jakie easy, matuch, no. Tak ja jest albo za łatwa, albo za trudno. The ship's manifest. The cargo's bound for the trireme stranding camp to the west. Why would Sobek priests be dealing with soldiers? I need to go to that camp and find out more.
Gdzie ja tu płynę? O nie! Płynę na nowy teren. Na białą oazę. Bardzo niedobrze. This is the Trireem stranding camp. The information I need is probably in the captain's tent. Jej! Nowy level, fajnie. Dzięki, Senu. O kurde, kapitan. Cholera jasna. Taka ta gra jest niedopracowana. O, ogarnąłem. Jakoś. No i od razu mamy tutaj artefakcik. Sobek's children butchered and turned into money sacks. Those godless necks. Correspondence between and a priest named Sehetep. The Celt and Ptolemy's soldiers are conspiring together. What else are they doing? Dobra, nieważne. A, Uabnome. Dobra, to jest zupełnie inny teren. Tak, to w sumie nie ma aż tak dużo. Już myślałem, że ta pustynia się odblokuje, to nie, nie, nie. Ja to w sumie nawet spoko, to mogę jeszcze zrobić. Ogarnę sobie te dwa pytajniczki. I to by było na tyle. Uzupełnię sobie pyk. No i jakoś to jest. A tak, przecież chwila. Bo dostałem trzeci punkt umiejętności.
No, to było szybkie. No dobra. I hipcia od razu jest. No. Spoko, będzie troszkę skóry. Domyślam się, że to jest ten czarny, tak? Nie, to ten różowy. Nie wszystko skóra, co jest czarne. Spoko, spojaskuję. Także tutaj wszystko. W sumie mógłbym zrobić tą pustynię. Ale to już innym razem. Mogę coś w ogóle... Nie, nie mogę nic, dobra. Także to by było na tyle, to VOD offline. Także dzięki i trzymajcie się i zobaczymy się następnym razem, kiedyś w przyszłości, nie wiem.